Hej, z tej strony Ksenia. Dzisiaj opowiem Wam historię jedynego zespołu, a także jedynego Polaka, który dwukrotnie podniósł trofeum European Masters. Na e-sportowej scenie opowieści i anegdotek o młodych, perspektywicznych zawodnikach jest bez liku. Do tego stopnia, że czasem ten jeden genialny sezon potrafi nam nieco przyćmić późniejsze, gorsze występy. Zerknijmy jednak na zupełnie inny przypadek. Przykład ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim niezbity dowód na to, że czasem lepiej wstrzymać się z odwieszaniem myszki na kołek. Zakładam, że większość z Was domyśla się, o kogo może chodzić, ale dla jasności. Tym razem przypomnę historię Jakuba Cinkrofa Rokickiego. Zanim jednak Cinkrof dołączył do lecowego teamu BDS, ba, nawet zanim dwukrotnie podniósł trofeum mistrza European Masters w 2021 roku, jego kariera nie była, mówiąc eufemistycznie, usłana różami. Ale po kolei. Początek kariery Jakuba, jak na gracza drugiego pokolenia polskiej sceny przystało, wypadł na 2015 rok. Nie będziemy jednak długo rozwodzić się nad takimi epizodami jak prosty polski wynalazek czy szef plus 6. Zatrzymamy się za to na moment przy Penguins Mafia, czyli pierwszym poważnym zagranicznym zespole na drodze Cinkrofa. To właśnie tam, u boku innego Polaka, midlanera Bucu, Jakub miał okazję przetestować się w nowym środowisku. Z dala od domu i komunikując się po angielsku. I choć wyniki w Pingwinkach nie były czymś spektakularnym, to z pewnością odblokowały Cinkrofa na dalsze poszukiwania wśród zagranicznych ofert. Następny przystanek w karierze był dość wysokim koniem. A jak dobrze wiemy, z takich upada się najboleśniej. W 2017 roku Cinkrof trafił bowiem do Origin, które jednak było dalekie od swoich lat świetności. To już nie te czasy, w których drużyna prowadzona przez XPK potrafiła dochodzić do półfinałów Mistrzostw Świata. Ówczesne Origin borykało się z ogromnymi problemami. W grupie B w ramach EU LCS Spring 2017 zajmowali ostatnie piąte miejsce. Cinkrof zastąpił wtedy koreańskiego leśnika Wisdoma, jednak transfer nie odbył się bez kontrowersji. Wielu obserwatorów i ekspertów od ówczesnej sceny LoLa mocno odradzało Rokickiemu dołączenie do Origin, bojąc się popsucia renomy polskiego junglera. I tak rzeczywiście się stało. Dołączenie Cinkrofa nie uzdrowiło podopiecznych XPK. Nie dość, że Origin nie wygrało ani jednego spotkania, wykręcając wtedy niesławny wynik 0-13, to jeszcze nie obronili swojego miejsca w lidze w spotkaniu barażowym przeciwko Giants. Nic dziwnego, że po zakończeniu sezonu Jakub momentalnie rozwiązał kontrakt i rozpoczął poszukiwanie nowego domu. Późniejsze epizody w karierze Cinkrofa to m.in. Thunder X Free Baskonia, tureckie Dark Passage, Movistar Riders czy Pompa Team. W końcu przewrotny los przywiał jednak Jakuba z powrotem na polską scenę, a konkretnie do Devil's One. Diabły miały być przełomowym projektem, nie tylko z perspektywy zaplecza, ale też poszerzania horyzontów i wypromowania własnych zawodników. I choć wyniki w 2019 roku nie były, jak na zasoby, powalające, to finalnie prawie całą piątkę, bo z wyjątkiem Matisława, Devil's One sprzedało jesienią 2019 do zagranicznych klubów. Wybór Cinkrofa padł na niemieckie Euronix Gaming. To właśnie pod tą banderą Jakub szykował się nie tylko na podbój Niemiec, ale też europejskiej sceny. Z tym, że na tym szykowaniu się skończyło. Euronix okazało się totalną klapą, a sam Cinkrof, jak przyznawał wielokrotnie w późniejszych wywiadach, myślał o tym, czy po prostu nie przejść na e-sportową emeryturę. Złotym strzałem okazało się jednak Karmin Corp, czyli organizacja, która jeszcze niedawno borykała się z problemami w drugiej lidze francuskiej pod szyldem Cameto Corp. Ale w wyniku fortunnego rozszerzenia La Ligue Française de League of Legends stała się podmiotem, który wiosną 2021 roku miał rozpocząć sezon w pierwszej lidze. Razem z Adamem, Sakenem, X-Matim oraz Targamasem, Cinkrof miał sięgnąć po trofea Francji i Europy. Tym razem nie skończyło się jak w Euronix. Karmin Corp okazało się strzałem w dziesiątkę. Ekipa zupełnie zdominowała wiosenne rozgrywki we Francji, zgarniając jeszcze awansem pierwszy tytuł mistrzów European Masters. Ich styl gry i współpraca drużynowa były aspektami, które budziły ogromny respekt na poletku IRL.
Latem, pomimo odejścia toplanera Adama, Karmin Korp również zanotowało piękny sezon. Dominacja w fazie zasadniczej zagwarantowała im miejsce w wielkim finale LFL 2022 Summer. Tam jednak natrafili na potężną polską kolonię Misfits Premier. Po zaciętych bojach musieli jednak uznać wyższość rywala, przegrywając 1-3. Nie zmieniło to jednak faktu, że na European Masters jechali ponownie w roli faworyta. Wielu ekspertów i kibiców wskazywało na to, że te dwie ekipy mogą się spotkać ponownie w finale tego europejskiego turnieju. Jeden z finalistów zmienił się jednak w toku rozgrywek. K-Corp dopięło swego, wygrywając z niemieckim Big. Natomiast Misfits Premier zostało zaskoczone przez pozornie niemrawe Fnatic Rising. Tak oto zobaczyliśmy brytyjsko-francuski finał, w którym zwycięzca, pomimo pięciomapowego obrotu spraw, mógł być tylko jeden. W ten właśnie sposób Cinkrow i całe Karmin Corp zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii Europejskiej Ligi Legend. Nikt dotąd bowiem nie zdobył więcej niż jednego pucharu na European Masters, a w szczególności nie w tym samym roku. Gotowi na kolejne starcia w ramach EU Masters? Jeżeli tak, zostańcie z nami już teraz. Transmisja na antenie Polsat Games.